Pan tutaj próbuje forsować tezę, jakoby nagle zaostrzenie kar miało nie wpływać na ilość przestępstw. Zupełnie absurdalną i niezgodną z sensem w ogóle systemu karnego. W ten sposób to moglibyśmy, abolicjoniści często formułują taką tezę, że nie liczy się wysokość kary, ale nieuchronność. To równie dobrze można by było dawać rok więzienia za wszystko, prawda, zgodnie z tą logiką. Oczywiście im wyższa kara, tym większa skuteczność i to burmistrz Nowego Jorku Giuliani udowodnił, kiedy objął stanowisko, wprowadził program zero tolerancji i zmniejszył ilość morderstw ponad dwukrotnie. To był pierwszy burmistrz, który poradził sobie z wielką plagą morderstw i przestępstw w Nowym Jorku, właśnie stosując zaostrzenie kar i zero tolerancji. Panie pośle, ale ja mam pytanie do pana, a na ile to jest tak naprawdę kara, a na ile to jest zemsta? Już mówię, to jest bardzo ważne. Właśnie kara śmierci, dlaczego ona jest zdobyczą cywilizacji, a nie barbarzyństwem, jak tu twierdzą abolicjoniści? Otóż różnica między zemstą, a pomstą i odwetem, tym czym jest prawna kara śmierci, polega na tym, że zemsta, motywem zemsty jest nieograniczone w zadawaniu krzywdy, odpłacenie, zadawanie krzywdy komuś, kto to zrobił. Natomiast pomsta, odwet, karnie ustanowione, ma za zadanie wymierzyć sprawiedliwość. I właśnie kara śmierci została wprowadzona w starożytnym Rzymie do prawa rzymskiego, które jest podstawą naszej cywilizacji, po to, żeby między innymi, żeby skończyć z barbarzyństwem polegającym na tym, że ludzie, którzy dokonywali morderstw, później byli obiektami samosądu, linczu, który często był związany nawet z torturowaniem ale takich ludzi. Więc to nie jest oko za oko, ząb za ząb, bo gdybyśmy stosowali oko za oko, ząb za ząb, no to byśmy tego ojca musieli przez jakiś czas katować, prawda, i później go dopiero zabić, żeby on w cierpieniach umarł. Tymczasem kara śmierci jest cywilizacyjnym, związanym z całym procesem, systemem sprawiedliwości, cywilizacyjną drogą do wymierzenia sprawiedliwości. Głównym celem kary śmierci jest właśnie wymierzenie sprawiedliwości, a więc podstawowej wartości naszej cywilizacji, a cel poboczny, który najlepiej się wtedy realizuje, to jest funkcja prewencyjna. Wszystkie poważne badania wskazują, że tam, gdzie jest kara śmierci, pan tu senator wspomniał o Stanach Zjednoczonych, tam w większości Stanach Zjednoczonych chwalonych niedawno przez pana senatora jako kolebkę wolności, idei i kraju, który... To są Stany... Która broni demokracji. Pan senator, ja mam tu cytat, pan senator doskonale broni Stanów Zjednoczonych jako kolebka cywilizacji i wolności. W Stanach Zjednoczonych w większości Stanów jest kara śmierci i tam, gdzie jest kara śmierci, statystycznie jest oczywiście mniej morderstw. Tak samo jest z bronią. Tam, gdzie jest broń, na przykład w Teksasie 3 sztuki na osobę, jest dużo mniej sytuacji z masakrami. Na przykład wszystkie przypadki masakr z użyciem broni są, proszę zwrócić, na kampusach uniwersyteckich albo w dyskotekach. Dlaczego? Bo tam nie można wnosić w broni i ludzie, którzy chcą się bronić, normalni ludzie, nie mogą się obronić przez kimś, kto nielegalnie wniósł broń i zaczyna strzelać do wszystkich. Konfederacja, wolność i niepodległość.